Jak rozmawiać o seksie, tak, żebyśmy byli usłyszani? Jak mówić o tym, czego chcemy, czego pragniemy, czego nie chcemy, na co nie ma zgody, co nam jednak nie pasuje, gdzie jest nasze tak lub nie? Tak, żebyśmy byli nie tylko uszanowani w tym, co mówimy, ale też zaprosili do dialogu drugą osobę, tę naszą wybraną, specjalną osobę do tego. To jest duży temat. I praktycznie każda para, z jaką pracuję, i osoby, które są w relacjach, z którymi pracuję, to gdy przyjmują tę radę i mam nadzieję, że ona również będzie służyła i Wam, to widzą, że ich życie seksualne na tym naprawdę zyskuje. A tak niewiele trzeba. Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Twoja przewodniczka i siostra po świecie seksualności, kobiecości, cielesności, potencjału cielesnego i korzystania z tychże aspektów oraz. W pracy z emocjami, które dotyczą tych wszystkich areałów naszego życia. Ten temat, który dzisiaj rozpoczynam, to jest coś takiego, co czuję, że jest bardzo istotne, bo nas się o seksie nie uczy mówić. Jakoś mamy to sobie rozwikłać. Chodzimy do szkoły, uczymy się matematyki, geografii, algebry, historii, ale kwestia relacji. Um, no wiecie, pójdziecie w świat i sobie jakoś poradzicie, no nie? No a potem faktycznie jakoś się radzimy. Spójrzmy na to, ile ludzi teraz bierze rozwody. Albo jak wyglądają te relacje. Coś, co Esther Perel tak pięknie zauważa. My teraz nie kończymy relacji dlatego, że jesteśmy nieszczęśliwi, ale dlatego, że możemy być szczęśliwsi. To nie jest osąd, to jest obserwacja. <grym> ale wracając do głównego tematu. Jak rozmawiać o seksie? Podam przykład najpierw. Znajomy znajomego, historię znam od mojego męża, <grych> postanowił wprowadzić do sypialni między nim a jego żoną jakieś takie fajne nowe triki. I Gdzieś tam podsłuchał, coś mu się jakoś urodziło, że fajnie by było wziąć trochę lodu i może tam ją pomijać tym lodem po skórze. No i któregoś wieczoru przekabacił gdzieś tam po łóżko taki, taki, wiecie, taki pojemnik z lodem, z kostkami lodu, no i oni tam zaczynają się miziać i w pewnym momencie on tam sięga pod to łóżko, bierze ten lód i, i tam zaczyna go, <noise> że tak powiem, dotykać tym lodem ją między udami i w ogóle. Na co ona wyskoczyła z tego łóżka i kazała mu się oddalić w jak najszybszym, zorganizowanym pośpiechu, przy czym użyła jednego słowa. <noise> I to jest przykład takich sytuacji typu, gdzie była komunikacja między wami? Jeżeli doszło do czegoś takiego, ja bardzo ufam, że znajomy jakby znalazł wspólny język ze swoją partnerką i wzrośli na tym doświadczeniu. Ale widzicie, czasami zakładamy, że możemy coś wiedzieć lepiej i po prostu zakładamy, że wiemy, albo po prostu zakładamy, że jak coś zrobimy, to będzie po prostu przyjęte. A niekoniecznie tak jest. I powiem coś, co jest bardzo ciekawe. Rozmawiać o seksie najlepiej jest. W sytuacjach, które w ogóle tego seksu nie dotyczą. Jest taka bardzo fajna zasada, która naprawdę pięknie się przekłada na dynamikę relacji w tym aspekcie, który łączy się z seksualnością tejże relacji. A to jest mianowicie to, że kiedy jesteśmy w łóżku, kiedy jesteśmy już w zbliżeniu, kiedy już mamy wejść w zbliżenie fizyczne lub jesteśmy w trakcie lub tuż po, to to nie jest moment na gadanie o seksie. Wtedy nie. Wtedy, jakkolwiek też zapraszam do komunikacji, to jest istotne, wtedy to już się jakby nawiguje pomiędzy mm, tu bym chciała więcej, albo tu bym chciała mniej, albo a może spróbujemy tak. Ale to ma być poprzedzone konwersacją, która ma miejsce w sytuacjach, które są kompletnie nieseksualne. Na przykład, no nie wiem, może obieracie wspólnie ziemniaki, może idziecie na spacer? Może akurat wybieracie się na zakupy do biedronki? Może jedziecie gdzieś tam na kolację wspólną? Może akurat odbieracie dzieci z przedszkola i dzieci są gdzieś z tyłu, a wy możecie szeptać do siebie z przodu samochodu? W sytuacjach, które są kompletnie nieseksualne, wtedy można rozmawiać o seksie. I tak na przykład, gdy. Mi się zdarzało, bo lubię jakby takie przykłady osadzać w moim życiu i z moimi doświadczeniami, wiedząc jednocześnie, że one, no, mojemu życiu seksualnemu bardzo pięknie służą. Jeżeli będą mogły służyć i Wam, świetnie, fajnie, tobie jeszcze je dla siebie. Ale była taka sytuacja, kiedy zaczęłam wprowadzać takie coś, i my po prostu szliśmy sobie na spacerku, ładna pogoda, trzymamy się za rączki. I ja po prostu się wypytałam mojego męża w pewnym momencie, Ej, co lubisz, gdy jesteśmy razem w łóżku? Dopytywałam się też go delikatnie, a co sprawia Ci przyjemność? A co w sumie jest dla Ciebie takie, no, nie do końca to, co robię, albo co mogłabym zrobić trochę lepiej? I otwieraliśmy się tak powolutku, bo on równocześnie też otworzył się na to, żeby zadawać mi takie pytania. Też w sytuacjach, które nie mają nic wspólnego z seksem, bo myśmy podczas tych rozmów po prostu wymieniali się takim swoim erotycznym feedbackiem. I dzięki temu, tylko dzięki temu, kiedy dochodziło już do seksu między nami, kiedy wyznaczaliśmy sobie taką przestrzeń i w ten erotyzm wchodziliśmy ze sobą, swoimi ciałami, to wiedzieliśmy, co robić. To się przypominało. I wtedy, właśnie, wtedy ten cały feedback, jaki sobie daliśmy, to wtedy, właśnie w naszym erotyzmie już. Na tej rozgrzanej pościeli, wtedy właśnie można było zadawać te pytania: A może spróbujemy tego, o czym gadaliśmy? A pamiętasz tę fantazję? A może by. A pamiętasz, jak mówiłam o tym lub tamtym? A może teraz by, byśmy to spróbowali? Albo mm, mam ochotę na to coś, o czym mówiliśmy. Weźmy to teraz tutaj. I to się pięknie przyjmuje. I to jest bardzo fajna zasada. I ona tak naprawdę, jeżeli stosowana z taką, wiecie, dystansem, lekkością, swobodą, elegancją i też szacunkiem, ona się wspaniale przekłada na to, że czujemy się wysłuchani, że wysłuchujemy też drugą osobę, że dajemy jej tę przestrzeń, w której ona może wyrazić siebie, że my to przyjmujemy, za co dziękujemy, a później o jakości tych rozmów świadczy to, co robimy w łóżku. Jestem. Wielką entuzjastką poglądu, że to, co mówimy, ma się przekładać na to, co robimy. Bo jeżeli mówimy jedno, a robimy drugie, no to tam jest zgrzyt i szczerze mówiąc, ja bym nie zaufała takiej osobie. <grych> Byłam kiedyś tym człowiekiem, który gadał, ale nie robił i tej dawnej sobie to bym też nie ufała, powiem szczerze. Ale gdy teraz staram się być bardzo spójna pomiędzy tym, co mówię i robię. Zauważając jednocześnie moje niespójności, bo oczywiście, że je mam i oczywiście, że je zauważam, ale wtedy mogę za nie przeprosić, zreflektować się nad nimi i je po prostu zmienić, zintegrować w sobie te części, które się rozszczepiły. No to w takim układzie i w takim kontekście ta relacja wzmacnia się nie tylko w erotyzmie, nie tylko w łóżku, ale w całej przestrzeni życiowej. Ostatecznie o tym, czy seks jest udany, czy nie, nie świadczy jego częstotliwość, nie świadczą ilości orgazmów. Świadczy to, jak się czujemy. Świadczy to, jak się objawiamy między sobą i dla siebie poza łóżkiem, świadczy o tym, jak jesteśmy w relacjach, jak się czujemy w życiu. Jestem też entuzjastką poglądu, że to, jak się czujemy w swoich skórach, w swoim ciele, generuje to, jak się czujemy w ogóle. Więc jeżeli możemy czuć się dobrze w swoim ciele, bo dajemy sobie ten erotyczny feedback, przed tymi momentami, zanim zaczynamy pieścić te ciała i je eksplorować, no to to życie też będzie nas pięknie obdarowywało. A my będziemy na nie otwarci, odważniejsi, czulsi, bliżsi i po prostu tacy ludzcy. Więc chciałabym, żeby ta rada z wami została. Jeżeli będzie z wami fajnie pracowała, to super. Jeśli nie, to też jest ok. Na pewno macie swoje jakieś sposoby na to, jak rozmawiać ze sobą, a żeby poczuć się usłyszanym. I też w seksie. Ale to, co chciałabym naprawdę podkreślić. W trakcie seksu lepiej nie mówić o tym, że yy, ja jednak nie lubię w ten sposób. <grym> Oczywiście o ile nie jest to coś, co jakby buduje ból, okay? bo wtedy to trzeba powiedzieć. Ale jeżeli to jest coś takiego, co no wiecie, przyrównam to do sytuacji, jeżeli na pierwszej randce poszliście na chińszczyznę, i trzy lata później, po ciągłym codziennym jedzeniu chińszczyzny, jednak któraś osoba stwierdza: że jednak wolę meksykańskie. <laughs> Jak to ma me meksykańskie? A czemu nic nie mówiłaś, nie powiedziałeś w ogóle? <laughs> coś, w ten desen, jeżeli się to przełoży na seks, właśnie, to powinniście zauważyć właśnie tę różnicę. Jeżeli zgadzaliśmy się na coś na początku i trwa to sobie taki taki tak, w trakcie seksu może niekoniecznie warto o tym mówić akurat wtedy, ale właśnie w spokojnej atmosferze, wybaczając sobie, że nie powiedzieliśmy tego wcześniej. Mając na uwadze, że oczywiście chcemy być ze sobą i się kochamy, bo to są najważniejsze wyznaczniki. Jeśli nie chcecie być ze sobą, jeśli nie kochacie, no to po co jesteście w relacji? Więc wracając do meritum. Rozmowy o seksie są dokładnie takie same i warto pamiętać o tych wszystkich ciekawych aspektach, które poruszyłam. Być może Was to wzbogaci, być może da Wam to jakieś nowe spojrzenie, perspektywę, pewnego rodzaju praktykę. Jeżeli czujecie, że chcielibyście zabrać Waszą relację na wyższy poziom, no to wbijajcie na konsultację ze mną. Jest link pod opisem filmu. Jeżeli czujecie, że chciałybyście już jako kobiety, wziąć udział w moich warsztatach, czy stacjonarnych, czy online, bądź w procesach indywidualnych, no to dawajcie śmiało. Tak samo konsultacja jest w opisie filmu i zapraszam na nią. I mogę Wam pomóc rozświetlić odrobinę ten rejon, w którym teraz jesteście, żebyście wiedziały, wiedzieli, dokąd pójść i co zrobić z tym wszystkim. Tak czy inaczej, życzę Wam ciekawych przemyśleń i niamuśności, soczystości, przyjemności w Waszych ciałach, w Waszych relacjach. i Do usłyszenia, do zobaczenia.